Dzień dobry, moi drodzy. Po zimowej przerwie nastała w końcu wiosna. Wszystko budzi się do życia, budzę się do życia też przy okazji ja. W związku z tym postanowiłem sobie troszeczkę pojeździć, troszeczkę sobie pozwiedzać i być może nawet troszeczkę pogadać. Więc witamy się z okolic czeskiego Bochumina i pokażę wam na dzień dobry bardzo piękny żelbetowy kloc, na którym przyszło mi siedzieć właśnie. I w związku z tym żelbetowym klocem i z wieloma innymi, które znajdują się w tej okolicy, postaram wam się coś ciekawego pokazać i coś ciekawego opowiedzieć. Oczywiście na dzień dobry zostałem oszukany, ponieważ widnieje to jako muzeum i najwyraźniej jest też w środku zorganizowana jakaś wystawka, natomiast jest to po prostu zamknięte. Nie wiem, może niedziela zwyczajnie nie sprzyja. Ale nie jest to jedyne miejsce tego typu tutaj w okolicy. I w innych też podobno są zorganizowane muzea. Ale najpierw delikatny wstęp. Skąd takie żelbetowe kloce się tutaj w ogóle wzięły w okolicy? Dlaczego jest ich tak dużo? I jak dużo ich jest? Ale żeby o tym sobie powiedzieć, to zmienimy przede wszystkim lokalizację, bo tutaj jest strasznie głośno. W latach 30., kiedy to Rzesza Niemiecka pokazywała już zęby, a pan z wąskim wąsem, otwartym tekstem mówił o poszerzaniu przestrzeni życiowej dla Niemców, Czesi poczuli się oczywiście zagrożeni. Jako państwo chodzi mi oczywiście o Czechosłowację, ale skrótowo będę tutaj mówił o Czechach, bo chodzi oczywiście o czeskie tereny. Postanowiono więc na granicy z Niemcami, głównie od północnej strony, wybudować pewną ilość ciężkich bunkrów, czy schronów bojowych, zwał jak zwał. Właśnie tego typu konstrukcji. Założenie było, że właściwie całe Czechy dookoła będą pokryte siatką bunkrów, z tym, że miało ich być w sumie około 15 tysięcy. Mniej więcej 7 tysięcy lekkich, 7 tysięcy średnich i jakieś 1000 z haczykiem, 1200 ciężkich. Właśnie takich, jak tutaj za mną widzicie. Finalnie zostało wybudowanych, jeżeli dobrze pamiętam, 120.
Z tych 120 około 40 zostało w pełni wyposażonych. I jeżdżąc tutaj w okolicy Bochumina, Ostrawy, Opawy potem, możecie sobie pospacerować i pozwiedzać właśnie takie konstrukcje. Tam jest chyba, nie wiem, czy kolejny, czy tylko jakiś śmieci. Jest ich tu w każdym razie dużo. I dookoła takich właśnie obiektów chciałem sobie pojeździć. W niektórych są muzea zorganizowane, może się uda wejść do środka. Zobaczymy, jak były wyposażone, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Nikt by się nie spodziewał, ale wentylacja wciąż działa. No cóż, przeszedłem się wzdłuż, bo chciałem sprawdzić to muzeum faktycznie. Bo wygląda to na bardzo ciekawy obiekt. One w ogóle mają taki dość nietypowy kształt. Dlatego też cała ta linia umocnień jest dość unikalna w Europie. A to w związku z tym, że Czesi oczywiście mieli zerowe pojęcie o tym, jak buduje się takie umocnienia. Poprosili więc o pomoc Francuzów. Francuzi zaprosili ich na wizytację linii Maginota, która została mniej więcej z dekadę wcześniej wybudowana. Czesi na linii Maginota przeszli coś w rodzaju szkolenia, po którym mieli budować własne. Po tym szkoleniu oczywiście mieli równie zero pojęcia, jak i przed szkoleniem, ponieważ było za krótkie, a budowania bunkrów to się raczej nie nauczy w parę chwil. Poprosili więc Francuzów jeszcze raz o pomoc, aby ci przyjechali i nadzorowali całą budowę i projekt. Prace zostały postanowione w 1934 roku. Od roku 1935 trwała budowa i zakończyła się w roku 1938, przynajmniej tych, które udało się wybudować i dozbroić. Teoretycznie i na papierze można by stwierdzić, że kurde, ci Czesi to są całkiem łebscy ludzie. Zdecydowanie lepiej się przygotowali do II wojny światowej niż Polska. W związku z czym, no my wychodzimy blado, tak? Bo na naszej zachodniej granicy to niewiele było. Ale niestety Czechom poszło jak po grudzie. Ponieważ w związku z układem monachijskim, czyli naciskami III Rzeszy na to, żeby Czesi oddali można powiedzieć taki pas przygraniczny, gdzie żyło dużo ludności etnicznie niemieckiej. No pod tymi naciskami Niemcy, III Rzesza właściwie, Wielka Brytania i Francja, no i Czechosłowacja chcąc nie chcąc, podpisały tak zwany układ monachijski i te piękne nowe 40 wyposażonych i około 80 wybudowanych, a nie wyposażonych schronów bojowych, bunkrów, zwał jak zwał, bez jednego wystrzału zostało oddane Niemcom. Oczywiście nie wszystkie są takie ładne, odrestaurowane, jak tam widzieliście. Niektóre wyglądają z grubsza w ten sposób. Chociaż jak dla mnie, to i tak jest całkiem przyzwoite zachowanie w porównaniu na przykład do twierdzy Przemyśl, która w większości jest wysadzona jednak. Ale to, że niektóre są właśnie w takim stanie, jak widzicie tu bądź tu, jest związane oczywiście z tym, że na te tereny wkraczała w 1945 roku Armia Czerwona. I z tym oczywiście związane są te czołgi, które wcześniej widzieliśmy. Tu jeszcze wam pokażę fajną rzecz, ponieważ wzdłuż całości praktycznie tego szlaku bunkrowego, tak to nazwijmy, jest zrobiona ścieżka rowerowa, gdzie jest przy okazji zakaz jazdy samochodem i motocyklem oczywiście. Więc jakby ktoś miał ochotę, to można się tutaj tak fajnie krajoznawczo przejechać. Ale co do Armii Czerwonej jeszcze. Teren ten był taką dolinką, kotlinką można powiedzieć.
w związku z czym nazywany był bramą do Moraw. A jeżeli wziąć pod uwagę przemysł Czechosłowacji i potem to, co przytulili Niemcy, był to najbardziej uprzemysłowiony region Czechosłowacji. W związku z tym, jak to powiedział jeden z niemieckich dowódców, jeżeli stracimy Morawy, to tak jakbyśmy stracili Niemcy. Więc oczywiście Niemcy się tutaj bunkrowali, a Armia Czerwona, idąca z wyzwoleniem na zachód, chciała te tereny odbić. На рассвете 30 апреля 1945 года передовые части 38-й и 1-й гвардейской армии, неся большие потери в ожесточенных боях, сломили упорное сопротивление дивизии противника и ворвались в город. Немцы отчаянно из последних сил оказывали сопротивление. Каждый квартал, каждое здание приходилось брать штурмом. В уличных боях отличились бойцы 1-й чехословацкой танковой бригады. Ее экипажи на танках Т-34 захватили центральный городской мост через реку Остравица и удерживали его до подхода основных сил. К вечеру 30 апреля Моравская острова от немецких войск была очищена. Jak na pewno zobaczyło wasze wprawne oko, praktycznie każde z ujęć do tego w sumie dość monotematycznego filmiku zostało nagrane przy innym z takich żelbetowych kloców. A to dlatego, że ich jest naprawdę całkiem dużo. Za mną jest jeden i z tego, który jest za mną, jestem w stanie tam zobaczyć kolejny, właściwie spod którego przyjechałem. Z tamtego można zobaczyć jeszcze kolejny, który jest właśnie tym muzeum, które niestety jest zamknięte. A tam między drzewami widzicie jeszcze kolejny. Więc naprawdę było tutaj bardzo, bardzo gęsto. I na pewno zostały na to wydane dość duże pieniądze. I na pewno można powiedzieć, że co jak co, ale oddając to wszystko bez jednego wystrzału, Czesi wyszli troszeczkę jak Zabłocki na mydle. No ale cóż, co innego mogli zrobić? Mogli co najwyżej bez wcześniej obiecanego wsparcia od Wielkiej Brytanii czy Francji tłuc się z Niemcami na własną rękę. Oczywiście no nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni to w historii, kiedy Brytyjczycy, no cóż, jakby to powiedzieć, kogoś wyrolowali. O, może tak będzie odpowiednio. Cóż, moi drodzy, z racji, że wspominałem już wcześniej, że na te tereny potem oczywiście wkraczali Sowieci ze swoim wyzwoleniem, to nie może zabraknąć oczywiście turbosowieckiego pamiatnika. Tutaj jest muzeum obok, jak widzicie zresztą na ścianie. Oczywiście jest zamknięte, ja nie wiem, to jakieś chyba niesamowite szczęście dzisiejsze. Jest zamknięte do 11 kwietnia, dzisiaj jest 7 kwietnia. Także no cóż. Jak pech, to pech. Muzeum nie będzie. Będzie za to piękna konstrukcja inżynieryjna z pięknym pomnikiem. Tu jeszcze można by sobie wyobrazić ogromne, dupne wręcz flagi.
u nas kiedyś w Krakowie był taki, znaczy jest dalej, mały cmentarz Armii Radzieckiej, na którym było napisane coś w rodzaju bohaterskiej Armii Radzieckiej za wyzwolenie Krakowa dziękują mieszkańcy, czy jakoś tak. Teraz ta tablica oczywiście w związku z wydarzeniami na Ukrainie została zmieniona na trochę mniej dziękczynną. No, jednak u nas zostaje smród 17 września. Zostaje smród Katynia. Ciężko się troszeczkę dziwić, że w naszym przypadku nie jest to takie ładne i piękne. Kurczę, a ten jest SUS, to chyba piękny, piękna sprawa. No, T-34 to już standard. Zresztą pewnie pamiętacie, że jak byłem na Słowacji, to właziłem od spodu do takiego skurczybyka. W sumie pogoda była jak teraz i gorąco też, więc było w środku ciepełko. W związku z tymi walkami o właściwie operacją, która nazywała się operacją Morawsko-Opawską, jeżeli dobrze pamiętam, zginęło około 25 tysięcy żołnierzy radzieckich, około 75 rannych i zaginionych, 75 tysięcy oczywiście. Nie do końca wiadomo, ile, jakie były straty po stronie niemieckiej, natomiast zazwyczaj szacuje się, że obrońca ma 3 razy mniejsze straty niż agresor. No jednak w tym przypadku był to już 45 rok, więc wiadomo, wyposażenie Niemców nie było takie jak w momencie, kiedy podjeżdżali pod Moskwę. Więc myślę, że można się spodziewać, że straty były z grubsza podobne. I z tych 25 tysięcy żołnierzy radzieckich około 5 tysięcy jest pochowanych na cmentarzu w Wodzisławiu Śląskim i kiedyś na pewno był tam też pomnik w związku z tymi pochowanymi żołnierzami. Czy jest jeszcze? Ciężko powiedzieć. Myślę, że po prostu pojadę i zobaczę. Na pewno jadąc tutaj po drodze na jakiejś krzyżówce, na takim, wiecie, rozstaju dróg, widziałem też jakiś pomniczek z czerwoną gwiazdką na górze. Więc prawdopodobnie jakieś miejsce albo po jakiejś konkretnej bitwie, albo też być może jakiś mini cmentarz, coś w tym stylu. Walki o ten teren trwały od stycznia do bodajże 4 albo 5, nie pamiętam, maja 1945 roku, więc w zasadzie prawie do samego końca, no bo jak wiadomo, 8 maja po naszemu albo 9 maja po rosyjsku świętuje się zakończenie II wojny światowej. No u nas się to tak świętuje, jak się świętuje. Natomiast Sowieci, a potem oczywiście kraje posowieckie, Rosja, Białoruś, o Białoruś na przykład, bardzo hucznie świętują tak zwany Dzień Zwycięstwa. Zawsze na 9 maja były parady, no może pomijając ostatnie czasy, gdzie w Moskwie pojawił się cały jeden czołg. Ale myślę, że w całkiem niedalekiej przyszłości uda się taki Dzień Zwycięstwa zobaczyć. Ale to jeszcze nie będę uprzedzał faktów. Ku mojemu zdziwieniu, cmentarz faktycznie istnieje.
Kiedyś było sowiecko. Spoko, luźno. Młodzi imprezują, to się chyba przestraszyli. No cóż, nie jest to cmentarz, który by nawiązywał do wydarzeń z Moraw. Przynajmniej nie tak jest podpisany. Ale zgodnie z tym, co wyczytałem, jest to faktycznie powiązane. Nawet alejki numerowane. Jeszcze na samym dole jest tablica, że w miejscu tym był cmentarz żydowski, ale został zniszczony w latach tam, nie pamiętam których, zaraz wam pokażę, i została ustawiona w 2012 roku, więc wpisuje się, powiedzmy, w naszą standardową dekomunizację. I tutaj właśnie pytanie do co starszych widzów, bo wiem, że niektórzy na pewno mają zdecydowanie więcej lat niż ja. Ja już jestem wychowany w tym pokoleniu, gdzie wiadomo, Armia Czerwona zła, Rosja zła, wszystko na wschodzie złe, Stany Zjednoczone dobre. Ale nieraz słyszałem taką opinię, że w zasadzie PRL była bardziej niezależna od Rosji niż obecnie Polska, na przykład od Unii Europejskiej czy od Stanów Zjednoczonych. Ja w PRL-u nie żyłem, bo urodziłem się w 90, więc mam pytanie, właściwie dwa pytania, do tych co starszych widzów. Po pierwsze, co sądzicie o wyzwoleniu radzieckim? Wyzwolenie czy jednak niewyzwolenie? A druga rzecz, co uważacie na temat sytuacji, powiedzmy, niezależności PRL do obecnej Polski? No ja niestety nie żyłem w tamtych czasach, nie mogę nic powiedzieć, ale na pewno jest wielu z was, którzy żyli i pamiętają te czasy, więc jestem bardzo ciekaw waszego zdania i waszego porównania. A na górze na jednym hełmie orzełek, a na drugim hełmie gwiazdka. I ramię w ramię, więc widać, że tu nawiązanie do braterstwa broni. I jeżeli chodzi o polsko-sowieckie braterstwo broni, to też mam pewien plan. Tym akcentem się z wami pożegnam. Następny raz myślę, że zobaczymy się już troszeczkę dalej od domu niż Czechy i ewentualnie kawałek Śląska. I mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Trzymajcie się i do następnego razu.